Cześć, z tej strony Przybysz Przybyły z lat 80. Dzisiaj będzie smutno i znowu tak trochę bardziej szczerze. Chciałem ogólnie powiedzieć o genezie kanału oraz o tym, co chciałem osiągnąć. Więc geneza kanału była taka, że powstał on trochę jako żart, ale też trochę jako flexowanie się moimi umiejętnościami montażowymi, przez co wiele filmów to jest po prostu no właśnie takie flexowanie się montażem, że potrafię montować różne rzeczy. Ja się dość szybko tego nauczyłem. Natomiast mi zawsze brakowało tego, żeby ludzie to doceniali. I szczerze, nikt to nie docenia. Razem mam 80 tysięcy wyświetleń i przez ten cały czas zdobyłem 333 subskrypcje. Jakby ktoś nie wiedział, to moja koleżanka przez jeden film, który zrobiła w 2017, zdobyła 598 i zdobyła na nim 322 tysiące wyświetleń bez starania się, więc trochę mnie to przygnębiło, bo ja na największym filmie mam niecałe 14 tysięcy mimo wielu starań. I z jednej strony się cieszę, że jednak trochę osób ten film zobaczyło. Z drugiej strony jednak to jest mocno przygnębiające, że no jednak to jest nic w porównaniu do takich faktycznych sukcesów, że ja w sumie tam nic za bardzo nie osiągnąłem, mimo tylu starań. Niestety na YouTubie to jest tak, że jest dużo szczęścia w tym, a ja tego szczęścia, no jak można się domyślić, nie mam. Co mogę powiedzieć? Chcę tworzyć filmy, ale tworzę je na siłę, po to, by ktoś mnie zauważył, i tylko dlatego. Nie wiem, potrzebuję pomocy. Proszę, możecie mnie do... Czy psychiatra pomoże?